Cześć! Witam Was na kanale Poradnik Instalatora, gdzie krótko i treściwie odpowiadamy na najczęstsze pytania techniczne i instalacyjne. No to zaczynamy. Większość dostępnych na rynku falowników oferuje dedykowane aplikacje do obsługi oraz monitoringu naszej instalacji. Większość z nich posiada zbliżoną funkcjonalność, jest to możliwość odczytu podstawowych parametrów, takich jak prąd oraz napięcie po stronie zarówno DC i AC, jak i również częstotliwość, moc chwilową oraz energię uzyskaną w danym okresie czasu dla strony zmiennoprądowej. Rozbudowując instalację o dodatkowe komponenty pomiarowe, istnieje możliwość monitoringu parametrów naszej instalacji domowej. Taką funkcjonalność zapewnia na przykład aplikacja dedykowana do falowników Fronius. W przypadku systemu z optymalizacją, jeśli chcemy monitorować pracę modułu i falownika w ramach jednej aplikacji, skorzystać musimy z rozwiązania tego samego producenta, na przykład z systemu SolarEdge bądź Huawei. Z poziomu instalatora bardzo ważna jest możliwość zdalnej diagnostyki, konfiguracji oraz możliwości usuwania usterek. Większość aplikacji daje taką możliwość, choć w przypadku czołowych producentów zakres takiej zdalnej obsługi falownika jest większy. Dla firm, które zarządzają instalacjami, ważne jest, aby można było ustalić różne progi uprawnień. Tutaj również większość dostępnych rozwiązań daje nam taką możliwość. Natomiast ciekawym rozwiązaniem jest aplikacja dedykowana do falowników FOX-S, gdzie występują trzy progi uprawnień. Najwyższy to poziom użytkownika zarządzającego instalacją, niżej znajduje się instalator, a na końcu użytkownik, który ma ograniczoną możliwość zmiany zaawansowanych parametrów falownika. W przypadku pewnych producentów, najczęściej z Dalekiego Wschodu, zdarza się również wykorzystanie zewnętrznych aplikacji, np. SolarMan. W przypadku bardziej zaawansowanych realizacji możemy wykorzystać wyjścia sygnałowe falownika i połączyć je z systemem BMS.